Idąc tymi okolicznymi łąkami, natrafiłem na te przedziwne miejsce. Miejsce, które nie jest tutaj przypadkiem. Bowiem za tym wzgórzem armia Wehrmachtu 11 września 1939 roku miała swoje obozowisko. Obozowisko, które atakowało na nasze tereny, dokładnie obozu wojsk polskich, które były tutaj, w tym miejscu. Dokładnie tutaj, gdzie stoję, rozpietrzały się okopy naszych żołnierzy. Dlatego też przybyłem tutaj, aby zwiedzić te miejsce, aby zobaczyć na własnej skórze, co oni przeżywali. Ale idąc tędy, dostrzegłem przedziwną rzecz, bowiem jest tu jakiś plecak. Czyżby został po tych żołnierzach tutaj aż do dziś? Zobaczmy. Nie, toż to plecak armii holenderskiej. Czyżby Holendrzy byli tutaj w 1939? Przekonajmy się. Witam, z tej strony Duda. Jak też wspominałem, będziemy dzisiaj rozmawiać na temat plecaku armii holenderskiej. Plecak ten jest modelem 2009 z tego samego roku 2009. Występował on w dwóch rodzajach kamuflaży. W kamuflażu DPM holenderskim, jak i też w kojocie. Jeżeli ktoś miał do czynienia z kamuflażem DPM angielskim, zauważy pewnie drobne różnice, które są pomiędzy tymi kamuflażami. Przód tego plecaka wygląda następująco. Mamy tutaj dwa rzepy na emblematy, kieszeń przednią, taką najmniejszą, jak i też trzy paski na system MOL. Bok tego plecaka wygląda następująco. Tutaj też mamy kilka pasków na ten sam system, jaki był na przodzie, jak i też mamy tutaj takie dwa paski zapinane na taką klamrę. Paski te służą do tego, aby rzeczy, które są w środku, nie latały nam, jak i też jeżeli są one ciężkie, te zamki, które tutaj mamy, niepotrzebnie nie obciążały. Z drugiej strony mamy powielenie tego samego, co mieliśmy z wcześniejszej strony. Tutaj też mamy, jak widzimy, paski, te same klamry. Jak i też mamy taki dodatkowy pasek. Ten pasek występuje też z drugiej strony. Pasek ten jest akurat tutaj zwinięty. On służy do tego, żeby rzeczy, które są ciężkie do przenoszenia w środku ze względu na swoją wielkość, bądź po prostu nie chcemy ich przenosić w środku, możemy sobie zamontować, owijając wokół tego paska. Tu mamy specjalną klamrę, żeby potem sobie to zacisnąć, tak żeby wzdłuż te rzeczy mogły się trzymać, żeby w taki sposób po prostu te rzeczy przenosić. Kiedy chodzi o system nośny, wygląda to następująco. Mamy tutaj takie dwa ramionczka, na których mamy takie plastikowe uchwyty, na których możemy sobie coś zawiesić. Ramionczka są regulowane za pomocą takiej sówki w tym miejscu. Oczywiście regulujemy sobie tak, żeby nam wygodnie się to nosiło do naszego wzrostu. W tym i w tym miejscu. Ramionczka te są zbudowane z takiej bardzo fajnej, miękkiej gąbki. Ona się bardzo fajnie tutaj dostosowuje do naszej budowy, dzięki czemu bardzo wygodnie nam nosi się ten plecak. Na ramionczkach mamy taki dodatkowy pas. Jest to pas piersiowy. Na taką klamrę. Kiedy chodzi o nazwę klamry, dołączę do filmu. Tutaj mamy też taką sówkę, dzięki której możemy regulować sobie ten pas do naszej klatki, tak aby
przyjemnie nam się użytkowało ten plecak, tak żeby te ramionczka dobrze nam leżały. Mamy tutaj też taki dodatkowy pas, który nie zawsze jest dołączany, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby ten pas posiadać, dobrze jest sobie sprawdzić, czy ten pas na pewno będzie w zestawie. Jest on montowany w tym miejscu, na taką sufkę, jak i w tym. Jest to oczywiście pas biodrowy, który dostosowujemy sobie właśnie do szerokości naszych bioder, tak żeby dobrze nam ten plecak leżał. Tutaj też mamy takie bardzo fajne, mięciutkie gąbki, dzięki czemu nasze biodra na pewno nie będą się czuć źle. Na pewno nic nam nie będzie uciskać. Tutaj mamy taką dodatkową jeszcze gumkę, żeby ten pas nam nie uciekał, żeby regulacja była zachowana. Sama klamra jest bardzo porządna, też zrobię zdjęcie, jaka to jest firma. Bardzo porządnie trzymam. Warto jeszcze uwagi jest to, jak jest ten plecak zbudowany w tym miejscu, ponieważ to oczywiście nam przylega do pleców. Co prawda nie mamy tutaj jakiejś przestrzeni, gdzie by był kanał powietrza, który by nam tyłem tutaj ochładzał nasze plecy. Aczkolwiek sama budowa tego plecaka myślę, że jest bardzo dobrze wykonana, ponieważ gąbka, która jest tutaj rozmieszczona, jest podzielona na kilka fragmentów, jak też widać. Te fragmenty bardzo dobrze dostosowują się do kształtu naszych pleców, dzięki czemu będzie nam bardzo fajnie miękko na plecach. Gąbki są naprawdę miękkie, sprężyste, więc myślę, że naprawdę bez problemu do każdych pleców nam się tutaj dostosują. Przejdziemy sobie do omawiania najważniejszej, myślę, rzeczy, czyli kieszeni. Warto było wspomnieć, że plecak ten posiada 35 litrów pojemności. Kiedy chodzi o wymiary, o ile mnie pamięć nie myli, są to 50 na 36 na 19 cm. Kieszeń pierwsza wygląda następująco. Posiada ona taki dość gruby zamek na takie dwa suwaki. Metalowe, porządne. Otwiera się ona w następujący sposób. Naszym oczom od razu się ukazuje taka jedna przegródka. Jedna, jedyna, jaką ta kieszeń posiada. Jest ona przeznaczona na camelback, który możemy sobie tędy wyprowadzić. Tak to wygląda w środku. Tak wygląda na zewnątrz. Jest to taka dodatkowa gumka, dzięki czemu nic nieproszone nie powinno nam tutaj wejść. W środku nie mamy dodatkowych jakichś organizerów, mniejszych przegródek. Jest to zwykła kieszeń. Dodatkowo widzimy tutaj, na palcu jest to bardzo dobrze wyczuwalne. Jest to taka guma, która ochrania nam przy takim mniejszym bądź też średnim deszczu rzeczy, które są w środku, dzięki czemu po prostu nam te rzeczy nie zamokną. W środku jest jeszcze oczywiście metka, którą zrobię zdjęcie, też tutaj dołączę. I zasadniczo nic innego tutaj w tej kieszeni nie ma. Kieszeń ta posiada 20 litrów pojemności. Następna kieszeń wygląda następująco. Jest już tutaj ten zamek troszeczkę mniejszy. Suwaki też są troszeczkę mniejsze, też metalowe, porządne. Otwiera się ją w następujący sposób. Nie ma tutaj w tej kieszeni też organizerów. W przypadku tej kieszeni też nie mamy żadnej dodatkowej przegródki. Jest jedynie ogumowanie, które też jest wyczuwalne jak najbardziej pod palcem. Nic innego tutaj nie znajdziemy. Pojemność tej kieszeni to jest w okolicach 10 litrów. I ostatnia kieszeń. To jest kieszeń ta czołowa, która jest oczywiście otwierana w ten sposób. Jest to najmniejsza kieszeń w okolicach 5 litrów, co nam daje właśnie łącznie 35 litrów. Wygląda to następująco. Jest to taka mała kieszeń na takie mniejsze drobiazgi. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć o dole.
dół tego plecaka jest też podgumowany, dzięki czemu tutaj, jeżeli będzie nawet na takim mokrym podłożu, nie powinno nam nic zamoknąć z tyłu. Ale mamy tutaj też dodatkowe takie paski. Paski te służą do tego, żeby dołem zaczepić sobie bluzę, jakąś karimatę, namiot, cokolwiek, co byśmy chcieli. Mam tutaj to akurat zwinięte, ponieważ używam tego do noszenia bluzy. Jest to po prostu dla mnie dostosowane. Ale oczywiście możemy sobie to odwinąć, wtedy jest to na tyle długi pas, że naprawdę takie masywne rzeczy też możemy dołem nosić. Są tutaj jeszcze takie dwa dodatkowe paski, które podejrzewam, że służą do tego, że jeżeli ten plecak jest transportowany w inny sposób niżeli noszony, to spośród wielu plecaków, jeżeli byśmy mieli taką górkę, będziemy mogli bez problemu wyszarpać sobie ten plecak właśnie dołem i dzięki czemu mamy szybszy dostęp właśnie do naszego plecaka. Przechodząc do podsumowania, mi osobiście ten plecak bardzo dobrze się użytkuje. Takie główne cechy tego plecaka, które ja osobiście lubię, to na pewno to, że się go bardzo, bardzo dobrze nosi. Wszystkie te gąbki, z których jest wykonany pas, czy też właśnie tył tego plecaka, naprawdę bardzo dobrze przylegają do ciała, jak i też zapewniają komfort przy poruszaniu się w tym plecaku. Tak samo ramionczka też bardzo dobrze przylegają, jak i też tutaj są one bardzo, bardzo fajnie miękkie. Nawet jeżeli ten plecak jest naprawdę bardzo przeładowany, czy też jeżeli jest pusty. Jeżeli byśmy przeszli sobie przez ten las, przez przypadek byśmy zahaczyli jakąś gałąź, jakieś drzewo, krzak, też nie mamy się czego obawiać, ponieważ plecak jest zbudowany z takiego materiału, który jest bardzo trudno uszkodzić. Co najwyżej możemy go zarysować, na pewno nam się nic nie przebije. Jeżeli byśmy napotkali po drodze jakiś deszcz, jeżeli nie jest on jakimś gradobiciem, jakimś bardzo mocnym deszczem, na pewno nie mamy się czego obawiać, na pewno nam nic nie zamoknie. Jeżeli będzie to niestety gradobicie, może troszeczkę tej wody do środka wpaść, jednak ta guma może niestety troszeczkę tej wody przepuścić. Przechodząc tak do końca dzisiejszego odcinka, myślę, że omówiłem wszystkie aspekty tego plecaka. Myślę, że Wam się podobało. Jeżeli tak, możecie oczywiście w komentarzu napisać, co poszło nie tak, albo co było dobrze zrobione w tym filmie. Zapraszam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.